To zaczynamy. Panie pośle, konferencja była zatytułowana Krótka lista powiatów do likwidacji. Mniej więcej chodziło o to, że Tomaszów jest na tej liście. Nie tylko Tomaszów. No oczywiście, że tak, ale no, Tomaszów nas jakby interesuje. Czy faktycznie jest taka lista powiatów do likwidacji? To jest lista powiatów, którą otrzymałem ostatnio po posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego od pani minister z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji. I to jest lista, potencjalna lista powiatów, które w 2014 roku, kiedy będzie obowiązywał wskaźnik ministra Rostowskiego, to jest tak zwany indywidualny wskaźnik zadłużenia dla jednostki, każdej oddzielnej jednostki samorządu terytorialnego, i niestety przekroczenie tego wskaźnika spowoduje, iż samorządy nie będą mogły podjąć uchwał budżetowych, co się wiąże, no, może nie z likwidacją powiatu, ale z uruchomieniem procedur takich, które uruchamia się wówczas, kiedy nie są uchwalane budżety, prawda? Czyli zarząd komisaryczny, etc., etc. Ale oczywiście dotyczy to samorządów, które są w trudnej sytuacji finansowej. I trzeba jednak tutaj podkreślić, że bardzo często ta trudna sytuacja finansowa samorządów nie jest spowodowana ich działaniem czy działaniem władz tych samorządów, ale przede wszystkim i nade wszystko działaniami rządu, który to co i raz nakłada na samorządy nowe zadania, nie przekazując środków na ich realizację. I to jest w Polsce w tej chwili największy problem, że samorządy muszą realizować nowe zadania, jak chociażby zadania związane z opieką nad zdrowiem mieszkańców i tak dalej. Panie pośle, na jakiej podstawie te dane zostały wyliczone? Znaczy, te dane są wyliczone, to nie są widzimisię ministerstwa, tylko regularnie spływają dane z regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji. I to, co prawda, są dane z 2011 roku, ale ministerstwo musi mieć takie dane, żeby przygotować się na taką ewentualność, kiedy w 2014 roku, 1 stycznia, ten wskaźnik będzie obowiązywał i nagle może się zdarzyć tak, że ponad 100 samorządów nie będzie mogło uchwalić swoich budżetów. No dobrze, ale to nowe prawo będzie dotyczyło lat 2011, 2012, 2013, więc trudno jeszcze ewentualnie mówić o jakichś poważnych, ale mam jeszcze pytanie o powiat tomaszowski, bo to jest ten indywidualny wskaźnik zadłużenia, jest w tym momencie w budżecie uwzględniony, bo jutro jest sesja, ja widziałam projekt budżetu i tam jest wyliczony, jutro będzie uchwalany, a widziałam projekt. Ale na ten rok nie ma jeszcze indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ale jest wskazany, jako że przewidywania w prognozie, wieloletniej prognozie finansowania, jest wskazany, że spełnia. Trudno mi powiedzieć, na podstawie jakich wyliczeń. Ja mam nadzieję, że i jestem przekonany, że jeśli chodzi o samorząd powiatu tomaszowskiego, to prawdopodobnie sobie poradzi z tym. Zresztą już dzisiaj można zaobserwować znaczące oszczędności, jakby chociażby oszczędności w inwestycjach. Powiat na ten rok nie zaplanował zbyt wielkich inwestycji. W związku z tym myślę, że urzędnicy mają świadomość tego, że od 2014 roku będzie ten wskaźnik obowiązywał. Ja tylko powiem, może wytłumaczę, co to jest ten indywidualny wskaźnik zadłużenia. Otóż indywidualny wskaźnik zadłużenia to jest granica wielkości środków, które samorząd będzie mógł przeznaczyć w danym roku na obsługę długu publicznego. I wskaźnik ten stanowi relację nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem. To znaczy, że każdy samorząd indywidualnie w stosunku do tego, jak wysokie ma zadłużenie, on nie będzie mógł sobie dowolnie powyżej pewnego wskaźnika zamieszczać środków w budżecie, planować środków w budżecie na jego spłacanie zadłużenia. Skąd Pana zdaniem ten rok 2011 jest taki kiepski dla powiatu, że znalazł się na liście? To znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie rok 2011. Ja wczoraj na konferencji prasowej przedstawiałem tabelę i dane, z których wynika wprost, że
ta tendencja, no niestety, jest tożsama z tym, co się dzieje w gospodarce ogólnie, prawda? Że rośnie zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i rośnie praktycznie od 1999 roku. I w 2011 roku osiągnęło ponad 60 miliardów złotych. W związku z tym wcale się nie dziwię ministrowi Rostowskiemu, że zapaliła mu się czerwona lampka, bo dokąd nas ta sytuacja dalej w państwie by prowadziła. Poza tym no, jest kwestia wyników jednostek samorządu terytorialnego i tutaj pełny monitoring ze strony ministerstwa cały czas jest prowadzony i też wczoraj pokazywałem taką tablicę, z której wynika, iż jedyny rok, kiedy w samorządach była nadwyżka budżetowa, to jest rok 2007, a bardzo złe są lata 2009-2010, ciut lepszy 2011, gdzie również poziom deficytu przekroczył 10 miliardów w skali kraju i nic nie wskazuje, bo wiemy, że jesteśmy w tej chwili w okresie kryzysu i nic nie wskazuje, że 2012-2013 będą latami lepszymi dla polskiej gospodarki, tym samym dla polskich samorządów, bo czym jest budżet samorządu? Niczym innym jak wypadkową tego, co się dzieje w gospodarce, bo główne dochody samorządów to są wpływy z podatku CIT i z podatku PIT. W tym roku, czy w tamtym roku 2012, z informacji, które posiadam, powiat tomaszowski spłacił więcej kredytu niż zaciągnął, czyli jakby to zadłużenie w powiecie chyba nieco zmalało. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę na jeden fakt, że ten rok obecny, 2013, i 2014 początek, to może to są, powiedziałbym, nazwałbym to może tak w cudzysłowie, lata lekkie inwestycyjnie. Natomiast za chwilę rozpoczyna się nowa perspektywa budżetowania w Unii Europejskiej i wszystkie samorządy, myślę, że liczą na to, że skorzystają z tych środków w większym zakresie niż to uczynili do tej pory. A przypomnę tylko, że według wszelkich prognoz nie będzie można w następnym etapie rozliczeniowym kwalifikować VAT-u. I to też będzie obciążało bardzo mocno samorządy. I pytanie, skąd te samorządy mają brać pieniądze na to, żeby korzystać ze środków unijnych, bo jak należy podkreślić w tym miejscu, Unia nie daje nam pieniędzy, Unia nam dofinansowuje pewne zadania, pewne działania, pewne inwestycje. Jako samorząd, który chce uzyskać dofinansowanie unijne, dofinansowanie, musi ze swojego budżetu wyłożyć pieniądze. I wcale to nie będą takie małe pieniądze, jak były w tym momencie. I w związku z tym wskaźnikiem zadłużenia może się okazać, i tutaj bijemy na alarm, że inwestycje nie tylko w Tomaszowie czy w naszym piotrkowskim okręgu mocno zostaną powstrzymane, ale generalnie jest to dość duże zagrożenie dla inwestycji i rozwoju gospodarki w całej Polsce, bo ja tylko chciałbym jedną rzecz Państwu przypomnieć, że samorządy są najważniejszym publicznym usługodawcą i inwestorem. Wydają około 182 miliardów złotych rocznie, wydają z pieniędzy. To są naprawdę potężne środki w gospodarce. Budżet naszego państwa niewiele przekracza 300 miliardów złotych. Czyli to 182 miliardy to są naprawdę potężne pieniądze, które krążą w gospodarce dzięki samorządom. Dziękuję bardzo.